Umyj się. W górach jest wiele linii, po których jeżdżą małe, wąskotorowe lokomotywki. Są tam także liczne drogi. Madzia to długonosa ciężarówka. Jeździ po górach i dolinach, zaopatrując wioski. Madzia lubi wąskotorowe lokomotywy. To miła ciężarówka, która często pomaga innym. Pewnego dnia odwiedził ją chudy zawiadowca. Weźmiemy udział w festynie i paradzie lokomotyw, powiedział. Paradę poprowadzą Radek oraz Sylwek. Wspaniale, powiedziała Madzia. Lokomotywy muszą być czyste i błyszczące. Chcę, żebyś zawiozła im mydło i gąbki. Oczywiście, uśmiechnęła się Madzia. Zaraz do nich pojadę. Pamiętaj, żeby jak najszybciej tutaj wrócić. Będziesz wiozła orkiestrę dętą i ty również musisz być czysta. Świetnie, wykrzyknęła Madzia. Będę najczystszą ciężarówką, jaką pan widział. Madzia była szczęśliwa. To będzie największy festyn i parada lokomotyw na świecie. Było mnóstwo pracy. Najpierw Madzia pojechała do Radka. Radek, który pracował w kopalni, był bardzo brudny. Na szczęście został szybko wyszorowany. Madzia go obserwowała, chcąc mieć pewność, że będzie idealnie czysty. Niech mechanik wyszoruje twoje tabliczki z numerem i imieniem, powiedziała Radkowi. Madzia dopilnowała, żeby umyto gwizdek i wypolerowano obręcze kotła. Dobrze, wykrzyknęła. Jesteś gotowy na paradę. Tylko umyj się za odbojnikami, zawołała odjeżdżając. Miała jeszcze wiele do zrobienia. Była już spóźniona, więc musiała się śpieszyć. Jechała bardzo szybko, lecz górskie drogi były brudne. Niełatwo będzie mi to wszystko zmyć, pomyślała Madzia. Muszę jak najszybciej wrócić, żebym mogła zostać umyta i wypolerowana. Gdy Madzia dotarła do kamieniołomu, okazało się, że Sławek jest bardzo brudny. Ojejku, powiedziała Madzia, ale z ciebie brudasek, będziemy musieli się bardzo postarać, żeby przygotować cię do parady. Wkrótce Sławek zniknął pod pianą. Madzia czekała, bo chciała mieć pewność, że będzie naprawdę błyszczący. Wyszorujcie go od góry do dołu, powiedziała mechanikom. Trwało to bardzo długo, ale w końcu Radek był czysty. Wspaniale się zaprezentujesz podczas parady. Aha, i nie zapomnij, żeby umyć się za odbojnikami. Teraz Madzia była już bardzo spóźniona. Popędziła do wioski po gruntowych drogach. O nie, jęknęła. Mam nadzieję, że zdążę się umyć. Radek i Sławek czekali już na rynku. Lakier błyszczał, a metal lśnił w słońcu. Wyglądacie wspaniale, rzekł chudy zawiadowca. Był z nich bardzo dumny. Wtedy zjawiła się brudna Madzia. Chudy zawiadowca bardzo się zdziwił. Ojej, jesteś brudna. Proszę się nie martwić, zawarkotała Madzia. Zaraz pojadę do myjni. Jednak błoto zatkało jej rurę wydechową. Zebrane w niej spaliny wystrzeliły mokrą ziemię wprost na Radka i Sławka.
O nie! Krzyknęła Madzia. Nagle Madzia ujrzała orkiestrę dętą, co bardzo ją zmartwiło. I co ja teraz z wami zrobię, skoro sama jestem brudna? Możemy pomóc cię umyć, wysapał Sławek. Ale wy także jesteście brudni, jęknęła Madzia. Orkiestra na ciebie czeka, powiedział Radek. Madzia była przerażona, bo wiedziała, że aby przewieźć orkiestrę, trzeba być idealnie czystym. Pora się umyć. Dobrze wyczyśćcie nadkola, wysapał Radek. I przednią szybę, dodał Sławek. Wkrótce Madzia błyszczała. Dziękuję, powiedziała. Teraz i wy się umyjcie. Madzia już chciała powiedzieć mechanikom, jak dobrze umyć lokomotywki, gdy zobaczyła, co oni robią. Wyszorowali tabliczki z imionami i numerami. Umyli gwizdki i wypolerowali obręcze kotła. Wyszorowali lokomotywy od góry do dołu. Wspaniale wam poszło, wykrzyknęła Madzia. To dzięki temu, że nam wcześniej pomogłaś, rzekł Radek. Madzia była bardzo zadowolona. Niedługo potem rozpoczął się festyn i parada lokomotyw. Błyszcząca Madzia z dumą wiozła orkiestrę dętą. Wyglądacie wspaniale, powiedziała Madzia, ale wciąż nie była pewna, czy lokomotywki umyły się za odbojnikami.